siemanko, pokażę kopiowanie aut od znajomych. Na pewno jest wam znane przez tą skliczowaną akcję tam zepsutą w garażu w Penthouse, ale tak dla przypomnienia pokażę, że coś takiego jest. No my potrzebujemy opresora MK2, mobilne centrum operacyjne z przechowalnią pojazdów. Właśnie tą akcję, link będzie w opisie albo przypięty w komentarzu. Znajomy też mobilne centrum operacyjne. My albo wsiadamy przed wejściem do garażu do opresora. Jeżeli tego nie zrobicie, to dobrze być wyposażony w przekąski T10 browarów, bo jak będziecie robić off-radar, może zdarzyć się, że wpadniecie do pustego garażu w penthouse. Trzeba będzie wytrąbić tam 8 czy 9 tych browarów, żeby zemdleć. Wtedy też będzie off-radar i odrodzicie się chyba na zewnątrz albo w tym w toalecie, w kasynie, nie wiem. Dobra, teraz tak, podchodzicie w te żółte kółko, kierujecie się w stronę tej drzwi wyjściowych, to jest winda, ale musicie tak stanąć, żeby wasza postać była w tym kółku, a były opcje wybrania kasyna, penthouse'a. No i teraz tak, PlayStation klika jednocześnie, krzyżyk w prawo X, Xbox krzyżyk w prawo i A, żeby wejść do kasyna i rozpocząć tą misję. To co mówiłem, jeżeli spadniecie spod mapy, otwieracie spadochron, dlatego kazałem wcześniej wsiąść na opresora, żeby być wyposażonym w ten opresor, a jeżeli byście wpadli do pustego garażu, pijecie browary. Spada chronem, możecie sobie dolecieć na miejsce, gdzie kopiowanie się odbywa, tu koło kasyna najlepiej, bo no najlepiej, najszybciej, no tu robicie off-radar i tu są auta, które teraz będziemy używali, te z ulicy. Podstawiamy jedno jakieś tam autko, najlepiej niskie, z szerokim dachem, z tyłu za naszym mobilnym centrum operacyjnym. Wsiadamy na opresora, nalatujemy mu tutaj na dach i zwyczajnie klikamy strzałkę w prawo. Tylko że nie może nas tu teraz wciągnąć do mobilki. Taki efekt. Zsiadamy, odsyłamy opresora i wzywamy auto na stratę z jakiegoś innego garażu. No, opresor też nie musi być z mobilnego, byleby nie był z Terrorbyte'a czy z siedziby klubu motocyklowego. Musi być z innego garażu lub z mobilki. Co tu jeszcze? No i teraz tak, no wsiadamy do, wzywamy ten pojazd na straty, wsiadamy do auta od znajomego. Znajomy teraz idzie do swojego mobilnego centrum operacyjnego. Najlepiej jak kliknie wejdź sam, wysyła nam zaproszenie do swojego mobilnego centrum operacyjnego, my je przyjmujemy i będziemy na czarnym ekranie Xbox. Jeżeli to sesja dla zaproszonych, znajomy odpala wam rzutki, jak ma dobieranie graczy, wysyła wam zaproszenie do gry. Jeżeli sesja dla zaproszonych, no to możecie dla znajomych dołączyć do niego przez profil. PS4 sesja dla zaproszonych, tam nie będzie nic znajomy musiał robić. A tutaj my dołączamy na Xboxie do znajomego, który odpalił nam rzutki. Jak mamy komunikat, mówimy mu, żeby zamknął dobieranie graczy. My potwierdzamy pierwszy, potwierdzamy drugi komunikat. Zrespi nas w mobilnym, gdzieś tam już w bunkrze. Znajomy zaprasza nas zwyczajnie jeszcze raz do mobilki. No jest różnica między playem a Xboxem. No tam bez zaproszenia się nie dołączy. Xbox musi te zaproszenia tam wysyłać i opuszczać. No to chyba każdy wie na Xboxie, jak to się odbywa. No i sprawa jest prosta. Odsyłamy ten pojazd, go tu nie widać. Wzywamy z powrotem. Nasze autko od znajomego jest już skopiowane. Także pokazuje to, jeżeli Rockstar nie usunie tych akcji, bo potrafią usuwać te akcje z mapy. Jeżeli będzie działać, to
weekend może zrobię jakieś rozdawanie na tej nowej generacji. Właśnie tą metodą, bo jest łatwiejsza, a nie każdy ma na przykład autobus imprezowy, żeby kopiować przy bazie. I nie każdy ma bazę w tym samym miejscu, także w sobotę, może w niedzielę za tydzień zrobimy jakieś rozdawanko. Zwłaszcza tych nowych kolorków kameleony, koła kameleon. To też mało kto ma na Xboxie. Pozdrawiam, Elo.